się tryb awaryjny włączył. Troszkę jest swąd. Halo, elo, witam wszystkich. Zapewne każdy się teraz zastanawia, co się dzieje. Ja, Adam Strzelecki, czołowy gruziarz, fan raczej klasycznej motoryzacji, wysiada z tego. To jest BMW F31. Jest to 2013 rok, 335 i 306 koni, 3 litry, twin turbo. Chyba tyle z podstawowych informacji. Zanim wyjaśnimy sobie, czemu to auto jest najzajebistsze w każdym calu, najpierw skupimy się na frazie daily drift car. Daily, czyli auto na co dzień, drift car, czyli auto do sportu, typu drift. Na otwartym dywsze? Gdy masz jedno auto w swoim garażu i ma ono tył napęd, to jest to prawdopodobnie to, co chcesz zrobić ze swojego samochodu. Czyli móc pojechać nim na wakacje, do sklepu, do rodziny na święta. Ale jak chcesz, to możesz pierdolić się na rondo, ojebać całe i przekładką manji pójść na prostej dalej. Niestety taki samochód zazwyczaj wiąże się z pewnymi niedogodnościami, bo daily jest dosłownie przeciwieństwem drift caru. Czyli daily zazwyczaj... daily zawsze powinno być tak. Ekonomiczne, ciche, wygodne, przez co miękkie, no i ładne. A driftik lubi psuć samochody generalnie. Driftowóz powinien być sztywny, głośny, szybki, więc niezbyt ekologiczny. No i z wyglądem właśnie z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej. Wszystko zależy od waszego skilla. No i jest to trudne zadanie po prostu do połączenia, ale taki jest plan na ten samochód. Ale czekaj, w sensie automatem chcesz latać bokiem? Czy 8 HP coś wam mówi? Bo jeśli nie, to już wam wyjaśniam. Skrzynia 8 HP wychodzi w wielu modelach różnych marek. Ja w ogóle do niedawna myślałem, że to jest typowa BMW-owska skrzynia i występuje ona tylko w BMW-kach. Okazuje się, że nie. Nawet Rolls-Royce ma w swojej gamie 8 HP. To jest BMW. Nieważne, jest to Rolls-Royce, czyli marka 10 razy wyżej nad BMW, nawet jeśli jest pochodną tego koncernu. No i co? Rozchodzi się o to, że jest to pełen automat i jest to połączenie tego, co jeszcze 10 lat temu właśnie rozkminiałem, że byłoby genialnie, gdyby istniała skrzynia automatyczna, gdzie wciskasz przycisk i staje się pełnym manualem ze sprzęgłem. I dokładnie tym jest 8 HP, ponieważ tutaj akurat jest typowy automat BMW-owski, tak? Tył, przód, to jest max, co może zmienić biegi, oczywiście jest diabelnie szybka ta skrzynia, ale nie możesz sobie kopnąć, nie możesz podciąć, nie możesz mieć tego feelingu manuala. Ale w sieci jest dostępny pewien sterownik, który totalnie zmienia charakterystykę pracy skrzyni. Masz, z tego co wiem, na pokrętle jest 8 aż pozycji, więc sporo. Pierwsze 5 to jest chyba full automat, tylko różna charakterystyka czasu zmiany biegów, a reszta to jest pełen manual. Do tego montuje się pedał sprzęgła w automacie. Kumacie to? Pedał sprzęgła w automacie. Jakby, ja nie wiem jak to działa, nawet nie wiem czy chcę wiedzieć. Ważne, że działa, są filmy w sieci. Widziałem driftowozy po 900 koni, które kopią ze sprzęgła w automacie. Nie wiem jak to działa, ale działa i to będzie jedna z ważniejszych modyfikacji w tym samochodzie. Ale będą też inne. Ponieważ to obecnie jest pełna seria. Nic nie jest zrobione. Być może hamulce są większe, nie wiemy czy to właściciel zmienił, czy wyszły po prostu tak z salonu. Trzeba przygotować ten samochód do jazdy bokiem od A do Z, ale żeby było to opcjonalne. Bo chcemy wybierać, kiedy ma być głośny, chcemy wybierać, kiedy ma być manualem, chcemy wybierać, czy jedziemy po bułki, czy na tor.
Lista modyfikacji wygląda następująco. 335i, mimo iż jest najmocniejszym modelem przed M-Powerem, to w serii nie ma szpery. Jest możliwość dokupienia szpery M-Performance, ale niestety po winie i po wszystkich numerach nie ma czegoś takiego, że kupujemy gotowy produkt do tego auta. A aftermarket nie istnieje. Nie ma ludzi, którzy sprzedają tego typu dyfry z tego typu szperą. A jeśli zadajecie sobie pytanie, to czemu nie zesłapujemy dyfra z M-ki? Odpowiedź jest prosta, jest większy, ma jeszcze jakiś dziwny elektroniczny silniczek w środku, który się dostosowuje do ABS-u, do całego komputera pokładowego i dyfer się różnie spina w różnych sytuacjach. M-Performance szpera, z tego co wiem, to jest Torsen, który działa w pełni mechanicznie, a nie elektronicznie. Na szczęście są inne opcje, a właściwie to jedna. Istnieje jeszcze firma Quive, która głównie specjalizuje się w robieniu skrzyń do rajdówek, do ogólnie aut do sportu. Ale mają też właśnie szpery różnego typu do wszystkich aut, w tym do 335i. Tylko, że to nie może być tak proste, że zdejmujesz dyfer, wyciągasz bebechy, wsadzasz bebechy, jest zrobione, bo wtedy zrobiłby to nam każdy warsztat. Nie, nie, nie. My musimy mieć oczywiście podgórkę i będzie trzeba wyciągnąć bebechy, rozciąć na tokarce CNC, powrotem to jakoś złączyć, nie wiem czy też spawać, czy skręcać i dopiero z powrotem włożyć do auta. Więc trzeba naprawdę niezłych zacharów, którzy to ogarną. Na szczęście znaleźliśmy takich. No i będziemy to robić. Dalsze modyfikacje to hydrołapa. Każdy driftowóz musi mieć hydrołapę, ponieważ zwykły hamulec na linki nie ma opcji, żeby ze 100 na godzinę na prostej drodze zblokował ci koła. A taka często jest potrzeba, gdy chcesz atakować naprawdę duże łuki. Dlatego będzie hamulec ręczny, schowany pięknie pod plastikami. Będzie tylko wczepiany bądź wkręcany. Jeszcze zobaczymy, co da się zrobić. Oczywiście to wszystko, co mówię, to są na razie plany. Zobaczymy, co uda nam się z tego wyskrobać. Jesteśmy dobrej myśli, ale lecimy dalej. Większa moc. Na razie stawiamy tylko na komputer, ponieważ budżet się nie spina, jak zwykle. High is the limit. Kolejna rzecz to wygląd zewnętrzny. Nie robimy za wiele, ponieważ czasy mamy jakie mamy. Im mniej się wyróżniasz na drodze, tym lepiej. Do tego to doszło, więc nie chcemy krzyczeć, o kurde, to jakiś sportowy wóz jedzie. Dlatego wybraliśmy Touringa, bo dokładnie mówi odwrotność. Jakiś tata z rodzinką jedzie. Dlatego maksimum, co zrobimy, to pakiet dokładek dookoła, z tyłu dyfuzor. I teraz mi się przypomniało, jak o dyfuzorze powiedziałem, że jeszcze oczywiście musi być połączenie cichej furki na co dzień, albo głośnego driftowozu, czyli wydech, kwas od początku do końca z klapami aktywnymi, który będzie ział ogniem, gdy tylko tego chcemy. Fajnie se pyrka. Wolę sejczęta. Jeszcze to w serii tak robi, co? Nie, to jest chyba jakieś coś tam było. Coś tam chyba jest. Nie, zdaniem. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Nie wiem, czy tak serio strzela. Ja bym nie powiedziała. Ja też bym nie powiedział. Jeszcze jakieś modyfikacje robimy? Zostajesz na tych felgach, czy...? No, oczywiście, że nie, ale jeszcze tak naprawdę nie wybraliśmy dokładnego modelu, ponieważ świeże samochody takie jak te, kurwa 10-letnie świeże samochody. Biedak. Świeże samochody jak te, projektanci już pomyśleli wcześniej i zrobili tak wahaczy i piasty, żeby wcale nie trzeba było mieć szerokich felg, żeby wyglądało auto. Przez co musimy zrobić naprawdę sporo obliczeń, sporo poszukać w internecie, żeby znaleźć coś, co będzie pięknie wypełniać nad kole, nie będzie nie wiadomo jakie japy, no i będzie po prostu to dobrze wszystko wyglądać. Oczywiście, high is the limit, zawsze. Gdybyśmy mieli nieograniczony budżet, a jeszcze go liczymy, to najchętniej posadzilibyśmy to auto na powietrzu. Najlepiej na airlifcie, ale takie kosztuje 25 tysięcy złotych. Więc być może poszukamy tańszej opcji, ale to nadal nie jest jeszcze nic pewnego. Śmieszna ciekawostka jest taka, że kupiliśmy to auto właściwie pod domem. I to dosłownie, jakieś 3 km od mojego domu. Proces kupna był podzielony na parę etapów, ponieważ to nie była mała kasa. Najpierw przyjechaliśmy obejrzeć, zobaczyć czy w ogóle nie kupujemy jakiegoś paździerza w tych pieniądzach, ponieważ większość tych samochodów wychodzi w iX-ie, czyli 4 koła napęd. To jest rarytas, tylny napęd i większość takich samochodów jest z Ameryki. Ten jest akurat ze Szwajcarii, więc naprawdę łakomy kąsek. Zajebiście, ponieważ trafiliśmy na naprawdę super gościa. Nie dość, że na pierwszej wizycie już pojechaliśmy na oględziny do jego warsztatu, gdzie pracuje, to potem udał się do warsztatu, który my chcieliśmy sprawdzić samochód od A do Z, zrobić prześwietlenie, co zresztą zrobiliśmy naszego znajomego Marka Gadomskiego, zaklinacza z Trójek. No i ma w swojej ofercie prześwietlenie takiego auta od A do Z. No. Z naszej inspekcji słychać ewidentnie rozrząd, ale ma 200 tysięcy.
co naturalna sprawa w tym silniku, zrobimy. Od sprawdzania miernikiem lakieru, po sprawdzania wszystkie płyny, no wszystko. No mam całą tabelkę, gdzie po prostu jest rozpisane od A do Z to auto, są porobione zdjęcia i właściwie jedna rzecz do roboty. Panowie się strasznie zbulwersowali, że jakiś wahacz został niezgodnie ze sztuką wymieniony. Natomiast zobaczycie, że tutaj jest olejowa pełna poducha, natomiast tutaj po drugiej stronie jest założona tuleja zwykła gumowa. W ogóle ktoś nieprofesjonalnie zrobił, bo nawet jak już jesteś druciarzem i nie chcesz włożyć olejowej, no to wkładasz chociaż dwie, kurwa, tak. A to ktoś, wiesz, włoży jedna taka, jedna taka, to jest pomylenie pojęć. A reszta auta jest... Ale samochód nie jest zły, nawet bym powiedział, że jest fajny. Gdybym ja się zastanawiał nad zakupem, to bym się pewnie... Polecał. Pewnie tak, ja bym rekomendował. A teraz, zbytnio nie przedłużając, ruszamy prosto na Lublin, gdzie robimy pierwszą modyfikację, jaką jest wydech. Teraz trzeba będzie wymienić opony. Ale nie mamy więcej opon. Trzeba kupić. A gdzie się kupuje opony? W sklepie opon! O stary, mają tu wszystko. No, na tor i na ulicę. Ale brakuje mi 25 ziko. To wpisz Strzelecki Garaż i dostaniesz rabat. Zajebiście! No i drodzy, witam na pierwszym przystanku, jakim jest firma Hoffman Custom. Będziemy tu rzeźbić wydech na przycisk. Będziemy robić wydech od A do Z, od początku do końca, żeby przepływowość była jak największa, żeby doznania dźwiękowe też były jak najlepsze. Rozpędzeni widzę jesteście. Czego? No że kurde, AMG, w ogóle duża powierzchnia, tu jakiś projekcik, tam widzę stensuwa chyba to jest. Nie, tak to driftuwa. Nie. Driftuwa, sorry, driftuwa. Się dzieje się, no. To jest w ogóle zajebisty Mercedes. Dobrze się prezentuje, przyznam. Obejrzyj sobie go tak dokładnie. I zważ, że on ma 14 lat. Ta przebiegu w ogóle ma jakiegoś? A nie wiem. Mniam, V-bandy. 14 lat to ma, czajcie? Tu jest bardzo ważny element układanki, ponieważ z tyłu przy okazji robimy dyfuzor. Cztery końcówki. Tak jest. Znaczy, jeśli się zmieszczą, ale chyba się zmieszczą. Ja bym proponował to zrobić, że pierwszy tryb taki, żeby się dało jeździć, żeby było cicho, komfortowo. No. A drugi po prostu na dojebanie. Darcie mordy od razu. No dobra. Czemu tak się robi? Gaz do środka. Aaa. Puszczę, żeby, to mówię, żeby krzaki nie wyszły z drugiej strony. A, rozumiem. Dobra. Tutaj 2x76, no nie? Wydaje mi się, że to jest taki jedyny sensowny rozmiar. Tylko pytanie, czy ciąć je pod kątem, czy ciąć je na prosto? A pod kątem w której płaszczyźnie? Świetnie? Wiesz co, można uciąć w tej płaszczyźnie, a można jeszcze dać je o tako. Przecież płaszczyzna jest taka jakby najbardziej subtelna. No to chyba tak będzie najlepiej, wydaje mi się.
Czy jak oddajesz ludziom samochody, to masz jakąś procedurę, że im właśnie opowiadasz rzeczy, czy to tylko mi tak będziesz robił? A to wszystko zależy od klienta. Ja powiem ci, że ostatnio to zacząłem pytać nawet, czy ktoś chce obejrzeć to pod spodem, czy nie. I większość ludzi nie chce. Serio? No, nie lubię tego trochę, bo zawsze się staramy, żeby było zajebiście. No to tak. Przy turbinie masz downpipe'a. Mhm. Downpipe jest bez kata. Mhm. To jest rozwiązanie torowe. Powiedzmy, ale jakbyś chciał wyjechać na ulicę, montujesz sobie, odkręcasz tą obejmę, wkręcasz sondy tutaj, przekładasz, jedziesz na przegląd, czy tam gdzie ci pasuje. Genialnie. No i co tam dalej? Złącze elastyczne, wiadomo, musieliśmy je zastosować, żeby nie było wibracji. Generalnie wydech ma 3 cale, praktycznie po całości. Daliśmy jeszcze tutaj mały rezonator, żeby ten dźwięk był przyjemniejszy, żeby nie był taki pusty. Tutaj masz taką metalową matę, żeby nie grzać przegubu, 8 mm. No i to naprawdę spoko izoluje. To samo zastosowaliśmy tutaj, żeby nie grzać tego elementu, bo tutaj się kończą osłony termiczne. Zdaliśmy to izolację. No i tutaj najważniejsze, masz tłumik. W środku jest X-Pipe, żeby te spaliny się mieszały. To go dodatkowo wycisza. Wlot jest większej średnicy, wylot jest trochę mniejszej średnicy. To też dodatkowo wpływa na wyciszenie. No i wiadomo, przepustnice wydechu do regulacji głośności. Najlepszy, bardzo. Tak. Na trybie cichym spaliny lecą do tłumika, zawracają, lecą do końcówek. No na głośnym bezpośrednio do końcówek, pomijając ten tłumik. Ale mimo, że tłumik jest pominięty, ma to wpływ na ton dźwięku. Także tak to wygląda. Powiedz, czemu, biorąc pod uwagę to, co mówiłeś na początku, czyli klient nie zawsze w ogóle chce wejść pod samochód. Po co aż takie coś, że polerowane na błysk? Wiesz co, ja mam takie podejście do tematu, że jak robimy jakiś produkt, no, to zawsze sobie myślę, że ten produkt dostanie osoba, która się będzie czepiać na maksa. Bo może to trafić do takiej osoby. Ja nie wiem, do kogo to trafi, jeśli produkt jest wysyłkowy. No i staram się po prostu to zrobić tak, żeby ktoś się nie miał do czego przyczepić. I tyle. Takie mam do tego podejście. Od 0 do 10, jak ciężko było z tą robotą? Nie było generalnie ciężko, bo nic tutaj nas nie zaskoczyło. Termin był lekkim wyzwaniem, wiadomo. Mówisz? No ale się udało. No, przypłaciłem to tam zarwaną nocą. No. Kurczę, nic nie pisałeś, nic nie mówiłeś. Jest umówiony termin, ma być zrobiony i tyle. Świetnie. A co się dzieje w trakcie, no to już jest moja sprawa. Takich ludzi potrzeba, dokładnie. Niestety, nowe auta nie mają tej możliwości. Bo to nie ekologiczne. To serio? Tak. Znaczy właśnie zastanawiamy się, czy ktoś to wgrał. Jak myślisz? Ktoś to wgrał. Tak? Seria aż taka nie jest. Chociaż mówisz? Bez kata może. Tu masz pierwszeństwo, to rondo. Tak miało być. Misja zakończona sukcesem. Gratuluję. Dojebane! No. Kliku, to jest przycisk od wydechu. To można jeszcze patrz. Impreza. Bierzemy tego pilota i zobaczymy, czy włączy wydech którymś przyciskiem. No dobra, uwaga. Nie ten przycisk. Ale radio! Radio reaguje, ale nie przepustnica. Co w sumie dobrze.
czekaj, aż będzie final stage. Ruchacz przypało. Nieprawda, bo przycisk i nic, panie Waco, to nie ja, absolutnie. Nie jest. Git.